mam kolegów na biegach, spotykam, którzy są w grupie rekonstrukcyjnej, nie? I oni po prostu przygotowując się do przyjazdu do Przyszowej, po prostu któryś przez telefon rozmawiając z Dawidem, pochwalił się z panem Dawidem Golikiem, ich z IPN-u, pochwalił się mu, że jadą do Przyszowej. A on nagle taki zszokowany mówi, chłopie, przecież w Przyszowej leży Genewowa Kroczek Lotte, nie? Trzema, ładuj! Salwo! Chodź! Genewa Kroczek miała na pewno swoje marzenia. Chciała być pielęgniarką, a może lekarką. Oczywiście te wszystkie marzenia, zarówno jej, jak i też innych młodych ludzi, nie tylko związanych z ruchem ludowym, no brutalnie przerwała wojna. Genewa Kroczek to była siostra mojego taty. Także w sumie to jest bliska rodzina. Bliska rodzina, to jest moja ciocia. Całość. Masz coś? Jak pasuje pochód w tworzy? Jak jest dowódca, to powinien iść przed nami. Takich Polaków nam dzisiaj potrzeba. Tego patriotyzmu teraz brakuje. Tak, tak, tak. W młodym pokoleniu. Każda osoba działająca w konspiracji musiała posługiwać się pseudonimem. Genewa obrała pseudonim Lotte na cześć niemieckiej lekarki filantropa. Od samego początku wojny zajmowała się działalnością leczniczą. W porównaniu do mnie musiała szybko dorosnąć. W dzisiejszych czasach wydaje mi się, że ludzie trochę później dorastają. Ja miałem w ten czas 16 lat, bo ja jestem 24 roku z listopada, 16 listopada. No to było tak, coś ze czterech ludzi, co przysięgę przed nimi składał. Tam był ksiądz z Młyńczyzn. I tamem ślubował, no i tam mi nadali to pseudo zając mam. O tak, dziękujemy! Dziękujemy! Cukierki, Sarula, cukierki! Bicz to jest mój dziadek. Ja powiem szczerze, że ja się o tej historii dowiedziałem całkiem niedawno. Wiem, że coś było, coś się działo, ale jak były czasy jeszcze przed zmianą Starej Rzeczpospolitej Ludowej, ojciec nic w domu nie opowiadał. Stwierdził, że ta historia nam tylko będzie przeszkadzać. Dziadek nie wspominał, gdzie chodził. Dziadek nie mówił, do kogo szedł z meldunkiem. Nigdy. Dawaj nam Niemca! Dawaj go! Dawaj go! Padnij! Padnij! Jakże przewrotna okazała się jej śmierć. Nie tylko z racji przybranego pseudonimu, lecz również dlatego, że zginęła z rąk swojego dawnego pacjenta. Bez wątpienia Genewa Kroczek jest jedną z tych osób, o których historia nie powinna głucho milczeć. Czy uważam tak, że osoba, która do tej pory była całkowicie zapomniana, tak? Gdzieś tam w relacjach osób z tej miejscowości, z której pochodziła, gdzieś tam z jej rodziny, na pewno była w pamięci, ale nie była w ogóle znana. Dziewczyna, która może stanowić przykład po prostu niezłomności, przykład tego, że wierząc w swoje ideały można po prostu przejść przez życie. Krótkie życie w jej przypadku. To jest ładny taki... Piękny. I to jest kamień... Piaskowiec chyba. Piaskowiec, tak. Ale to dopiero teraz dziś. Teraz, w tym roku. W tym roku? Tak. Nareszcie. Jejku, Mario, jejku. Na pewno jest to coś, czego nie spodziewali się komuniści, że ci ludzie zamordowani, którym przetrącono życiorysy, których specjalnie wymazano z kart historii Polski, teraz powstają. Czasami to odium reakcyjnej bandy spadało na całą rodzinę, a teraz jesteśmy w stanie tak naprawdę ludzi nauczyć tego, żeby byli dumni.
ze swoich bliskich, ze swoich dziadków, ze swoich babci. Pamięć o ludziach takich jak Lotte jest nie tylko częścią naszej historii i kultury, jest naszym obowiązkiem. To jest też dla nas odpowiedzialność, jak i obowiązek, żeby po prostu tego nie zapomnieć o nich, żeby cały czas gdzieś przypominać to, że oni byli, no i to, co naprawdę teraz mamy, no to jest dzięki im, no bo oni oddali za nas życie, za wolną Polskę.